Cześć, w tym odcinku będzie o zestawie chwytaków do wkrętów. Jest to produkt firmy Vera. To narzędzie z funkcją podtrzymywania wkręta. Nasadzane jest na trzpień wkrętaka, bita lub klucza imbusowego. Pewnie przytrzymuję na narzędziu wszystkie wkręty w różnych rozmiarach. Czyli na przykład chodzi mi o takie jak tutaj wkręty do drewna. W przypadku otworów nieprzylotowych chwytak do wkrętów przesuwa się do góry, umożliwiając bezproblemowy dostęp również do głębiej położonych miejsc. Ja tutaj mam dwie odmiany, 1440 i 1442. 1440 jest to chwytak do wkrętów z trzpieniem o średnicy 4,5 do 6 mm. I stosujemy tutaj wkrętaki, na przykład Philips albo Pozdryw 1. Czyli to będzie Philips. Patrzymy sobie tutaj. Tu jest na przykład Philips PH1. I Pozydryw PZ1. W przypadku drugiego on jest nieco większy i to jest dedykowane do wkrętaków z trzpieniem o średnicy 6 do 8,5 mm. I tutaj stosujemy Philips lub Pozydryw 2. Może być na przykład taki wkrętak. To jest Philips 2. Nie nadaje się to do wkrętaków dla elektryków z tego względu, że przeszkadza nam izolacja takiego wkrętaka, ale możemy użyć wkrętak ze zredukowaną średnicą trzpienia. I wtedy bez problemu nasuniemy go na trzpień. No dobrze, teraz zobaczmy, jak to działa. Na trzpień wkrętaka nasuwamy nasz chwytak tak, aby trzpień wystawał z gumowego mocowania. Następnie umieszczamy wkręt na trzpieniu. I mocujemy w chwytaku. Następnie chwytak przesuwamy w kierunku rękojeści. Tak, aby oba jego ramiona objęły wkręt i lekko się rozchyliły. Po wkręceniu wkrętaka chwytak automatycznie zwalnia wkręt. I teraz zobaczcie, jak pewnie to siedzi. Dobra. W chwili zetknięcia z powierzchnią oba ramiona chwytaka rozchylą się, a gdy łeb wkręta schowa się w otworze, schodzą się następnie automatycznie. Produkt ten wykonany jest z tworzywa elastycznego. Ja zapłaciłem za to 9 euro. Czasem jak kupuję jakieś elementy na Amazonie, brakuje mi nieraz do darmowej wysyłki. I wtedy warto jest dorzucić coś takiego niewielkiego. Na przykład tak jak tutaj to zrobiłem. I zamiast płacić za wysyłkę, to dodatkowo coś zyskuję. Dostępna jest jeszcze odmiana tego chwytaka w wersji 1441. To jest do trzpieni o średnicy 4,5 do 6 mm. A na koniec jeszcze. Znasz magnetyzer do śrub?
Jeżeli nie, zobacz kolejny film. Tymczasem dziękuję Ci za uwagę. Cześć.